Drugi z biało-czerwonych, Maciej Kot. Jeżeli chodzi o Maćka, 11 wczoraj w kwalifikacjach, 132, dzisiaj 135,5. On musiałby skoczyć około 139 w tej chwili, by pokonać Kobayashiego. Ładny lot Maćka, no nie na tyle, by pan wyprzedzić Ryoyo Kobayashiego, ale jest to dobry skok, który pozwoli mu awansować do serii finałowej. 135,5 metra, a więc wyrównana na razie najdłuższa odległość, bo Kobayashi 135,5, Granerud 135,5 i teraz Maciek, który będzie miał odjętych 18,1 punktu. Noty od sędziów po 18,5. Naszego reprezentanta Maciek, 35 w cyklu Row R na drugim